Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80. XX wieku. W 1992 roku utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska do niej przystąpiła i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Wśród nich znalazło się również Gimnazjum nr 3 w Przemyślu. Placówka od wielu lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, co stanowi ważny element programu nauczania i wychowania. Dzięki takim zabiegom szkole udało się dojść do poziomu ubiegania się o krajowy certyfikat szkoły promującej zdrowie. Dojść do krajowego certyfikatu nie jest łatwo, ponieważ jest to droga, no tak jak wcześniej wspomniałam, w wypadku tej szkoły w gimnazjum to jest ponad 7 lat, bo w 2007 oni uzyskali certyfikat rejonowy, 3 lata później certyfikat wojewódzki, który jest nadawany przez kuratora w Rzeszowie, no i po następnych 3 latach po spełnieniu bardzo trudnych wymagań można starać się o nadanie certyfikatu krajowego. Odbywa się to już w ministerstwie. Szkoła zostaje poinformowana o tym, czy cała dokumentacja złożona została złożona prawidłowo, czy są w porządku rekomendacje, czy odbywa się prezentacja, tak jak dzisiaj. I szkoła zostaje poinformowana. Nadanie certyfikatów krajowych odbywa się najczęściej w jesieni. Przemyskie Gimnazjum realizuje treści ścieżki prozdrowotnej. Uczestniczy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Szkoła promująca zdrowie to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej, pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowo żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko. Zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców, do podejmowania podobnych starań. Przez te parę lat, kiedy podjęliśmy pracę, by zmierzać w kierunku osiągnięcia certyfikatu krajowego, zmierzały, aby doskonalić swój warsztat pracy, współpracować z młodzieżą nie tylko w czasie lekcji, ale i organizować zajęcia pozalekcyjne, wychodzić naprzeciw im potrzebom. To nam się udaje. Na pewno jak wszędzie byłoby bardzo nieskromnie powiedzieć, że już osiągnęliśmy sukces, bo to wtedy siadamy na laurach. Nie, przyjmujemy nowe wyzwania, pojawia się nowa młodzież, tym bardziej, że kwestia zorganizowania wolnego czasu, no tak czasami z ankiet wynika, że niestety sami potrafią najczęściej wykorzystać czas przy komputerze. Aby zawalczyć o certyfikat, w szkole odbyła się publiczna prezentacja osiągnięć gimnazjum w zakresie promowania zdrowego stylu życia i miała na celu upowszechnienie wyników działań prowadzonych przez placówkę od wielu lat w zakresie promocji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem ze środowiskiem lokalnym. Praca nauczyciela, czy w szkole takiej zwykłej, czy takiej, która ubiega się o znalezienie się w sieci szkół promujących zdrowie, ma jeden cel. Na tyle skupić swoją uwagę na uczniu, aby jego rozwój był harmonijny, zarówno w sferze edukacyjnej, czyli tej intelektualnej, następnie sportowej, czyli tej fizycznej, psychicznej i w ogóle zdrowotnej czy duchowej. Założenia koncepcji szkoły promującej zdrowie ujmują te wszystkie obszary w jedną całość, żeby była ten rozwój harmonijny. Podczas przygotowanej prezentacji pokazane zostały zmiany, jakie zaszły w wyniku realizacji programu szkoły promującej zdrowie i osiągnięcia w tym zakresie. Uczniowie przedstawili specjalnie przygotowany program nawiązujący tematyką do zdrowego i aktywnego stylu życia. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. Gimnazjum nr 3 imieniem Szarych Szeregu Przemyślu złożyło wniosek o nadanie krajowego certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Szkoła przeprowadziła autoewaluację swoich działań w 5 standardach oraz dokonała publicznej prezentacji wyników i osiągnięć. Szkoła należy od 2008 roku do Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.